Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos, czy zadać pytanie? Nie widać. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 9. Przedstawienie informacji z realizacji programu Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+1 i Rodziny Zastępczej za rok 2013. Pan Burmistrz się szykuje, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rodzina jest ważnym elementem w życiu każdego samorządu, tak jak i rodzina samorządowa, i dzięki decyzji Wysokiej Rady z ubiegłego roku, z 23 kwietnia, Lubartów wszedł do na razie nielicznego, bo liczącego kilkadziesiąt samorządów, składu samorządów, które podjęły się realizację tego programu w ramach ogólnopolskiej karty dużej rodziny, rodziny 3+ i rodziny zastępczej. Tak jak wspomniałem, dzięki decyzji Wysokiej Rady z 23 kwietnia ubiegłego roku nasze miasto realizuje ten program. Skierowany on jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i ułatwia on naszym mieszkańcom, młodym mieszkańcom i rodzinom korzystanie z tych dóbr, które miasto świadczy swoim mieszkańcom, z dóbr kultury, sportu i rozrywki. Jest skierowany do rodzin składzie co najmniej trojga dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku, jeśli dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców. Realizacja tego programu w ubiegłym roku miała tylko okres czteromiesięczny, bo weszła w życie od 1 września 2013 roku. W tym okresie do programu przystąpiło w naszym mieście 51 rodzin. Wydanych zostało 263 karty, w tym dla dzieci 167 i 96 kart dla rodziców. W ramach przystąpienia do tego programu było 38 rodzin z trójką dzieci, 5 rodzin z czwórką, jedna rodzina z pięciorgiem dzieci, jedna rodzina z siedmiorgiem dzieci, 5 matek z trójką dzieci, jedna matka z szóstką dzieci. Różną dynamikę miała realizacja tego programu w poszczególnych miesiącach. We wrześniu do programu przystąpiło 26 rodzin, w miesiącu październiku 16, w listopadzie 4 i w grudniu 5 rodzin. Jednym z ważniejszych elementów jest, oprócz działalności samorządu, jest włączenie również przedsiębiorców do realizacji tego programu poprzez ulgi, upusty czy jakieś inne świadczenia, które oni świadczą. Wystąpiliśmy do kilkudziesięciu przedsiębiorców na terenie naszego miasta z zachętą, żeby się włączyli do tego programu, realizowali na tą chwilę. Może nie jest to liczba zawrotna, bo przystąpiła jedna z osób świadczących usługi gospodarcze na terenie naszego miasta, ale mam nadzieję, że w najbliższy czas pozwoli to rozwinąć na szerszą skalę. Na stronie lubartów.pl, czy na stronie naszej miejskiej, ukazała się informacja promująca program Lubartowska Karta Dużej Rodziny i Rodziny Zastępczej. Zostały skierowane, tak jak wspomniałem, listy do podmiotów i specjalistycznych, medycznych, branży farmaceutycznej, usługowo-handlowej oraz branży gastronomicznej. W tygodniku Lubartowiak ukazał się artykuł promujący ten program, jak również w innych mediach, w tym w telewizji Lublin. Opracowane zostało logo tego programu, również wzór karty.
Chciałbym powiedzieć, że analizowaliśmy, przystępując do tego programu, były pytania Państwa radnych, jak ten program jak gdyby obejmie stronę finansową. Na dzień dzisiejszy jest to ten moment startowy, gdzie musieliśmy technicznie się do tego przygotować i na tą część techniczną wydatkowaliśmy w roku ubiegłym niespełna 2000 zł, natomiast ponad 3000 w tych 4 miesiącach pochłonęły te ulgi dla naszych dzieci i rodzin w przedszkolach, w obiektach sportowych oraz w obiektach prowadzonych przez Wartowski Ośrodek Kultury. Wyrażam nadzieję, że kolejny rok również to, co słyszymy, widzimy w przekazie takim ogólnokrajowym, bo patronatem tej karty czy tego programu objął i poprzedni prezydent, i obecny prezydent, więc ma to skalę taką ogólnopolską. Nasze rodziny korzystają z wielu ofert, również takich zewnętrznych, między innymi będzie się to działo również w najbliższych tygodniach, w maju, w czerwcu, gdzie nawet na terenie Lubelszczyzny będzie ten program promowany i będą elementy realizacji tego programu pod patronatem prezydenta. To tyle tej informacji. Wyrażam, tak jak wspomniałem, przekonanie, że następne lata realizacji tego programu pozwolą na włączenie się większego grona rodzin z terenu naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? No to nie widzę, to ja zadam pytanie. Czy Państwo życzą sobie przerwę w tej chwili? Nie. Czy jeszcze jeden punkt następny? Czy pracujemy bez przerwy do końca? Bez przerwy. To zamykam ten punkt.